Zanim naprawiał Baruch, syn Zabbaja, następny odcinek od rogu aż do drzwi domu arcykapłana Eliashiba. Zanim naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna Hakosa. Następny odcinek od drzwi domu Eliashiba aż do końca domu Eliashiba. Księga Nehemiasza, 3 rozdział, 20-21 wersetu. Fragment ten opisuje budowanie zewnętrznych murów, ale to możemy odnieść też do budowania zewnętrznych murów naszych domów. W charakterze pracy Eliashiba były dowody niedbałości, ponieważ pozwalał on, aby inni zajmowali się tym, co tak naprawdę było jego obowiązkiem. Ta cecha lekkomyślności przeniosła się na inne aspekty jego odpowiedzialności, w tym na brak bogobojnego życia, opieki i dyscypliny w domu. Widzimy tego rezultat w rozdziale 13, wersecie 28. Wnuk najwyższego kapłana Eliashiba poślubił córkę tego, który mu się sprzeciwiał, jego wroga Sanballata. Zaniedbanie budowania murów naszego domu ma też swoją nazwę. To kompromis. Stara natura, ciało jest w nas. Jeśli nie jest kontrolowane, będzie wywierać nacisk w naszym domu. Jeśli nie będziemy ostrożni, możemy pozwolić, by niewłaściwa sytuacja nie została rozwiązana tylko po to, by rozładować napięcie towarzyszące konieczności doprowadzenia spraw do Bożego porządku. Możemy być kuszeni, by nie zająć się zachowaniem naszego dziecka z powodu poczucia winy, gdy w naszym własnym życiu w przeszłości były jakieś porażki. Jeśli zauważamy, że Boży porządek w domu zaczyna się rozpadać, to jest to czas dla naprawy zewnętrznych murów naszego własnego domu. Musimy umocnić się w Panu, zanim za takie rzeczy się zabierzemy. Jeśli tak się stanie, będziemy mogli zwrócić się do Pana w potrzebie. Pamiętajmy, że musimy walczyć o nasze dzieci, a nie z nimi lub przeciwko nim. Konsekwencje niebudowania dla naszego domu zewnętrznych murów modlitwy, ochrony, uczciwości i oddania się Panu są bardzo poważne. Chwalmy Pana, że poprzez swoje słowo objawia nam, jak powinniśmy chcieć, aby wyglądały nasze domy.